smakkujaw.pl, sandacz w selerowym kręgu. Przygotuję dzisiaj fantastyczne danie. Będzie to rybka podawana na krążku selerowym. Jest to doskonała alternatywa dla ryby podawanej tradycyjnie, czyli z frytkami, czy ziemniakami, czy z surówką. A zatem będziemy potrzebowali dwa filety. My mamy akurat tutaj dwa filety sandacza. Dostałam od kolegi, który jest zapalonym wędkarzem, złowił w okolicznym jeziorze Pakowskim. Będziemy potrzebowali seler. Użyjemy 6 krążków z selera i przyprawimy go przyprawą do ziemniaków i dodamy odrobinę oleju. Jest to przyprawa produkowana przez Cykorię SA. Nasze rybki przyprawimy przyprawą do ryb, też Cykoria SA, pieprzem i solą. Mamy tutaj sól kujawską. Danie będziemy serwować z sosem. Przyrządziliśmy go wcześniej. To jest sos z natki pietruszki, zielonego pieprzu i śmietany. Najpierw zabiorę się za przygotowanie rybki, a więc podzielę każdy filet na 3 części. I teraz przyprawię solą. Robię to na początku, ponieważ no, te przyprawy muszą trochę się z rybką przegryźć. I teraz przyprawa do ryb. Oprószę jeszcze świeżo zmielonym pieprzem. Odrobinę wetrę. I to samo zrobię po drugiej stronie. Ponieważ jest to bardzo delikatna, szlachetna rybka, ja nie będę jej panierować, a tylko właśnie podsmażę ją tak sauté, tylko delikatnie przyprawioną i odstawię na kilka minut. Pokroiłam już selera. Najpierw oczywiście go obrałam i pokroiłam w takie mniej więcej centymetrowe krążki. Ja polecam bardzo taki sposób podania ryby, ponieważ no, podana na selerze jest naprawdę wyborna. Seler jest bardzo zdrowy, aczkolwiek mało w Polsce popularny. Teraz wlewam tak 3-4 łyżki oleju. Odrobinę soli. A, jeszcze jedną szczyptę. Wsypuję przyprawę do ziemniaków. Teraz to wszystko wymieszam. Ja stosuję tutaj przyprawę do ziemniaków. Ona się tak nazywa, do ziemniaków, ale również świetnie nadaje się do wszelkiego rodzaju warzyw. O, tak mniej więcej, żeby obtoczyć każdy krążek. I odstawię na kilka minut i potem będę smażyła. Tak, żeby tutaj dotarła wszędzie przyprawa. Na rozgrzaną patelnię wlałam olej. Już ucieka z patelni, a zatem przystępuję do smażenia naszych pysznych filetów sandacza. Zmniejszam odrobinę gaz. Rybka już nam się podsmażyła z jednej strony, a zatem przekładam na drugą. Rybka już nam się ładnie usmażyła, a zatem wyłączam gaz. Za moment zdejmę ją z patelni i zostawię, żeby odpoczęła. Przy rybie trzeba uważać, żeby jej nie przysmażyć, bo wtedy ona nie będzie tak dobrze smakowała. Tym samym oleju, na którym smażyłam rybkę, będę podsmażać naszego selera. Ja tutaj jeszcze tylko wleję odrobinkę oleju. Po prostu to jest ważne dlatego, żeby seler wchłonął również aromat rybki. A zatem wkładam naszego pysznego selera. Ja selera wcześniej nie gotuję.
nie ma takiej potrzeby. On podczas smażenia naprawdę fajnie zmięknie i będzie idealny, a nie rozgotowany. Seler mamy już pięknie podsmażony, jest mięciutki, zyskał takiego pięknego złotowo-brązowego koloru. A zatem ja mogę już wyłączać gaz i zaraz podaję danie do stołu. Oczywiście jak smażymy tego selera, to musimy go od czasu do czasu przewracać. Smażymy no, kilkanaście minut, w zależności od tego, jak grube krążki mamy. Nasz już jest gotowy, a zatem wyłączam gaz i podaję danie do stołu. Nasze rewelacyjne danie jest już gotowe, przepięknie pachnie, zapewniam, że równie wybornie smakuje. Ja już przygotowałam sobie porcję, a zatem dokładam nasz cudowny sos. Tak. Jeszcze odrobinę okruszę świeżo zmielonym pieprzem. Ponieważ lubię pietruchę, dołożę jeszcze taki listek i już zabieram się za konsumpcję. Gorąco to danie polecam. Jest naprawdę wyjątkowo smaczny i zobaczcie, że równie pięknie się prezentuje. A zatem życzę smacznego.